W ogóle wczoraj odkryłem zajebistą opcję, nie? Na każdym itemie można sobie kliknąć i sprawdzić, po ile on chodzi. Czemu takich rzeczy w Andisemberze nie ma, co? Chyba przydałoby się troszkę poziom zmniejszyć. Bo to jeszcze nie na moje itemy. Czekajcie, tu był swordzik, pa. Weapon. One hand sword. I to jest swordzik dojebany, pa. 200% często multistrike. I plus 1 initial multistrike count. I pa, ile on kosztuje. O, i tu by się przydało upusznąć trochę. A nie, bo tu mogę zmienić. Dobra. Git. A tu nie mogę? Też mogę. Fake. No, i oni mają tutaj to. Zmniejsza lightning resy mobkom. Tu full. Ja sobie wezmę już kolejne. I tu są dwa mieczyki. Pyk. I na końcu jest to. Ataka speed damage. Movement speed, attack speed. Co tu mamy? Lightning damage 5%. Jezu, co mam tu wziąć? To chyba. No zobaczymy, jak będzie to działać teraz. Ty, teraz bije po 200k hita. Rozumiecie to? A nie. Tak czy nie? 118k kryt? A mam problemy z maną, ty. No, brakuje mi many. To jedno muszę wyłączyć. No i level upik. Zoom, ale leci ten bosik. S? Kurde, nie wiem, co oni tu mają. Dobra, pójdę w to najpierw. A ja muszę w tym stać jeszcze. Kurde, no podejdźcie. Dobra, chyba tyle. Te, ja miałem to, losowanko do peta, nie? Zaraz zobaczymy. Gdzie to było? Tutaj. A, mam jedno, no.
Co on robi? Servant damage, to podmieniony. O! Drop rarity, drop quantity. Nie no, rarity chyba lecimy. Chociaż to jest level up. Nie no, rarity. Poka. No takie shity trochę, nie? 75% dużo defa daje. Dużo armorka ma. Max life. Ogólnie spoko. Ale damage'u nie ma. Ale dobra, weźmiemy sobie go. Te 3% damage'u to przeżyje. Ale będę bardziej tanki. Nowa karta. Oha, to, ale te tornada biją. Więcej niż te mopki. No. Ło. Wow. Nie można się wywalić na tym. Się wywalisz to rip. Ten fuel. Dobra, niech będzie gear. To poleciało. Mieczyk. No, a, oczywiście leap ataku nie będę mógł używać. Ten fuel. Dobra, go w to. Kurde, difficulty 4. Zobaczymy. To jest ogólnie ta mechanika sezonowa nowa, nie? Która wyszła w tym sezonie. O, na tym difficulty to już ciężko może być. No, ja też. Opadnij tym bossem w końcu. Dobra, padł. O kurwica. Skull and Bones też miało wyjść. Na początku miało wyjść. W listopadzie, się w grudniu już mieliśmy grać w to. Znowu przesunęli. A w to akurat chciałem zagrać.